Hasło, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, podnoszone przez polityków jest bardzo, ale tu bardzo krótkowzroczne, bo prowadzi do interwencjonizmu i sprawia, że ostatecznie na rynku wygrywają wielcy gracze. I gdzie tu w tym wszystkim jest korzyść dla statystycznego Polaka? O tym w dzisiejszym materiale. Ja nazywam się Maciej Głębieski i od 6 lat pomagam inwestorom kupować dobre mieszkania na wynajem. Powiem szczerze, że zostałem zaskoczony w czasie kampanii wyborczej, kiedy to Donald Tusk, jeden z głównych aktorów tej kampanii, powiedział, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Powiedział to na jednym ze spotkań wyborczych. Nie on to hasło wymyślił, ale dodał mówiąc o tym, że powinni to zrozumieć gospodarczy liberałowie. Oni, oni liberałowie, muszą także stanowczo jednoznacznie powiedzieć sobie, że mieszkanie dla polskiej rodziny staje się jej prawem. Nie może być wyłącznie marzeniem, albo wyłącznie towarem, czy przedmiotem spekulacji wielkich korporacji. Tak zadeklarował Donald Tusk. Perował tak na spotkaniach i okazuje się, że właściwie może być każdy człowiek, który ma jakieś elementarne poczucie przyzwoitości, weźcie to może się podpisać po tym stwierdzeniu. Bo rzeczywiście ja bym też powiedział, że polskie rodziny nie powinny być wykorzystywane przez wielkie korporacje w zakresie. I warunków mieszkaniowych. Jest jeden szkop. Jeśli bawimy się z takimi hasłami. One są szalenie krótkowzroczne, bo jak tylko coś takiego zostanie rzucone, do akcji wkraczają wszelkiej maści inżynierowie społeczni i próbują na siłę poprawić coś, co już działa, a powinno działać samodzielnie, czyli wolny rynek i sprawia, że na rynku dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy, bo twórcze rozwinięcie tego pomysłu, jak zaraz wam pokażę, prowadzi do tego, że mieszkania trafiają do wąskiej grupy. Uprzywilejowanych ludzi, którzy potem rzeczywiście mogą wykorzystywać liczne rodziny. Wynajmując im na potęgę mieszkania. I jest to niesamowicie ciekawy temat, bo pokazujący, jak wszelki interwencjonizm zaburzający wolny rynek prowadzi do coraz większej roli państwa. I dzisiaj chcę Was przeprowadzić przez analizę pokazującą na twardych liczbach, że rzeczywiście tak jest. Ale najpierw spróbujmy zobaczyć, kto tak naprawdę rzucił hasło mieszkanie prawem, a nie towarem. Bo nie był to Donald Tusk. Donald Tusk tylko podchwycił to od lewicowych kręgów, z którymi zresztą notabene spierał się w kampanii wyborczej i musiał podchwycić to hasło. Natomiast kiedy sięgnąłem sobie do krytyki politycznej, nie jest to mój regularny, regularny portal, który czytam, ale szukając źródła tej wypowiedzi, okazało się, że zostało to bardzo twórczo rozwinięte i z wielką ochotnością przez publicystów krytyki politycznej, bo napisali oni tak, że w sumie tłumacząc, co to znaczy, że to mieszkanie jest prawem czy towarem, powiedzieli tak, wzorem innych krajów europejskich instrumenty te można uzupełnić o kolejne rozwiązania, które uwaga, cytat, rozładowałyby ogromne napięcia występujące w polskiej sferze mieszkaniowej. Bardzo ładne sformułowanie. I co proponują nam ci publicyści? Mówią tak, można wprowadzić regulację wzrostu czynszów na rynku prywatnym wzorem niemieckiego hamulca czynszowego. Następnie, system mieszkalnictwa dotowanego, znanego chociażby z Austrii, Francji, Niemiec czy Niderlandów. I trzeci ciekawy pomysł. Podatek od pustostanów, którego celem jest ograniczenie zjawiska niezasiedlania mieszkań z powodów spekulacyjnych, jak to ma miejsce we Francji? I teraz uwaga, sedno tego, do czego to prowadzi. Gdzie są bowiem w tym momencie, jak wyglądają rynki nieruchomości w tych krajach wiecznej szczęśliwości, gdzie można tutaj dalej wywnioskować, że została zasypane, zostało rozładowane. Ogromne napięcie na rynku mieszkaniowym, bo rozumiem, że to ma być celem, tak? Zasypanie tej luki mieszkaniowej. Efekt? Jaki jest efekt? Zobaczmy na grafikę pokazującą nam na, na danych Eurostatu, jaki procent ludzi wynajmuje mieszkania, a jaki procent jest ich właścicielem. I teraz za, za, zobaczmy sobie tutaj mieszkania, które zostały wymienione jako te wspaniałe y, rozwiązania przez krytykę polityczną. Niemcy, Austria, Niderlandy i Francja. Gdzie są w tych rankingach? Niemcy, kraj, gdzie jest najwięcej najemców. Francja, Austria, Niderlandy również przodują w tych statystykach. W związku, z tym, w związku z tym pokazuje to, że tam, gdzie są wprowadzone tak daleko idące interwencje na rynku nieruchomości, prowadzi to, do wzrostu zjawiska najmu, czyli coraz mniej osób ma swoje mieszkania, tylko muszą je wynajmować od innych osób i podmiotów, bo zazwyczaj nie są to wynajmowane mieszkania od osób fizycznych, tylko od dużych firm, rzeczywiście dużych funduszy, dużych korporacji, którzy te mieszkania chętnie wynajmują swoim lokatorom. I zobaczcie, jakie to jest przewrotne. Pod hasłem pomocy statystycznemu Polakowi rzucane są hasła, które Twórczo rozwijane przez inżynierię społeczną, prowadzą do tego, że owi Polacy mają, mogą mieć w przyszłości jeszcze mniej dostępnych mieszkań do zakupu. Czym tymczasem tak naprawdę powinni zajmować się politycy? No bo umówmy się, że rzeczywiście jakiś tam wpływ na rynek mieli, mają i mieć będą, czym oni tak naprawdę powinni się zajmować? Oczywiście jest to pytanie o cel, znaczy, czemu w ogóle takie interwencje, czy one rzeczywiście są niezbędne, czy umiałoby służyć. Natomiast wydaje mi się, że tutaj istnieje pewien konsensus, ja, ja, przy ja przynajmniej zgadzam się z tym, że politycy powinni zadbać o większą podaż mieszkań. Bo rzeczywiście mamy lukę mieszkaniową, jest głód mieszkań i w związku z tym powinni skupić się na tym, aby zwiększyć tą podaż. Tymczasem, co się działo przez ostatnich kilkanaście miesięcy, przez kilka kwartałów na rynku polskim? Doskonale wszyscy wiemy. Wprowadzenie bezpiecznego kredytu 2% sprawiło, że ceny mieszkań poszybowały. Pokazuję tutaj ciekawą grafikę, którą znalazłem. Pokazującą, jak tylko sam fakt ogłoszenia tego, że będzie wprowadzony program bezpieczny kredyt 2%, czyli na przełomie roku 2022 i 2023 od razu spowodowało, że ceny mieszkań zaczęły rosnąć. I to było tylko zapowiedzenie, bo program wchodził przecież w okolicach wakacji. I zobaczcie, ten wykres kończy się na wakacjach. Co nastąpiło później, za chwilkę Wam będę pokazywał na, na poziomie cen, ale zobaczcie, samo ogłoszenie tego, że będziemy dolewać oliwy do ognia, że będziemy zwiększać popyt bez zwiększenia podaży, sprawiło, że ceny nieruchomości wzrosły. I jest to truizm, natomiast no niesamowicie pokazujący, że politycy zamiast się podażą, zaczęli zajmować się Popytam. Natomiast ja myślę, że warto tej podaży poświęcić trochę więcej czasu, bo to jest taki temat, który mało przebija się przez świadomość. Mało jest na ten temat materiałów, nawet na wyspecjalizowanych portalach na temat nieruchomości. Wszyscy gorączkują się cenami, wszyscy gorączkują się popytem, natomiast mało kto mówi o podaży. Ja natomiast, jak wiesz, na tym kanale bardzo konsekwentnie mówię, że cena jest tylko i wyłącznie wynikiem. Wypadkową gry pomiędzy, subtelnej gry pomiędzy popytem a podażą. Więc co z tą podażą? Słuchajcie, teraz popatrzmy, czego, jak te wielkie dokonania naszych dziennych polityków, którzy chcieli poprawić sytuację, a tymczasem, no właśnie, co się wydarzyło? Zobaczmy pierwszą grafikę. To są mieszkania wprowadzone do sprzedaży przez deweloperów w 10 największych miastach, czyli na większości rynków tych liczących się w Polsce. Zobaczcie, pięć ostatnich lat, do 2019 roku, ilość mieszkań wprowadzonych, wybudowanych, gotowych do skomercjalizowania, wrzuconych na rynek. W 2023 roku, czyli w tym roku, kiedy był dramatyczny wzrost popytu z racji na bez, spowodowany bezpieczny krytyn 2%, w tymże roku było wprowadzonych do sprzedaży najmniej mieszkań od 2019 roku. Teraz zobaczmy, jak to wyglądało w poszczególnych miastach. Kolejna grafika, porównanie roku 2023 do 2022 i zobacz, Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, dużo mniej mieszkań wprowadzonych, tu szczególnie wyróżnia się Trójmiasto, 27%, no powiedzmy mniejsze miasta jak Lublin e, czy Szczecin, natomiast Kraków, Wrocław po kilkanaście, no i Łódź, e, znacznie więcej mieszkań wprowadzonych, aż prawie 30%, co już nie raz o Łodzi mówiliśmy na tym kanale, no tam po prostu nastąpiła nadpodaż. Tych mieszkań, w związku z tym też pospadały ceny, ceny czynszów. Natomiast tutaj ewidentnie ta ilość mieszkań wprowadzonych spadła drastycznie w 2023 roku. I to mimo, że tutaj zapraszam do kolejnej grafiki, że deweloperzy robili co mogli i w czwartym kwartale, no nie wiem czy wszystko co mogli, ale zrobili dość dużo, widząc co się dzieje z cenami. Chętnie wprowadzali kolejne mieszkania na rynek. Co widać po tym, jak przyspieszyło wprowadzanie w czwartym kwartale, bo gdyby nie wyniki czwartego kwartału 2023 roku, w ogóle ta ilość mieszkań, Wprowadzonych w 2023 byłaby dramatyczna, więc było tu duże przyspieszenie. Rynek, powiedzmy, że zadziałał trochę za późno, ale też ciężko mieć jakby zarzut tego typu, bo rynek nieruchomościowy ma dużą bezwładność. Wybudowanie mieszkania czy całego bloku, oczywiście, to jest kwestia co najmniej dwóch lat. Wcześniej proces pozwoleniowy mówi, że taki cały cykl produkcji jest od pięciu do sześciu lat w tym momencie, więc ciężko jest uruchomić produkcję z dnia na dzień. Co widzimy na kolejnej grafice? Na kolejnej grafice widzimy porównanie dla poszczególnych miast: 23 rok, czwarty kwartał. Ile mieszkań było wprowadzonych, a ile było sprzedanych? I tutaj widać, że rzeczywiście na większości rynków deweloperzy próbowali dorzucić jak najwięcej tych mieszkań. Widać, że te niebieskie słupki są wyższe niż zielone czyli wprowadzonych do sprzedaży było więcej niż rzeczywiście sprzedanych. Natomiast i tak nie nadążyli z tym rosnącym gwałtownie popytem spowodowanym bezpiecznym kredytem 2%, co widać na kolejnej grafice, gdzie widać ile było mieszkań w ofercie deweloperów na koniec roku, 22 porównując do 23, ile mieszkań było powiedzmy w zapasie, ile było rzeczywiście podaży wystawionej na rynek, gotowej, dostępnej do sprzedaży, już po tym, jak przeszła główna fala bezpiecznego kredytu. Oczywiście jeszcze potem te mieszkania sprzedawały się w styczniu, w lutym, umowy w końcu są tak skonstruowane, natomiast no, tutaj widać, że bardzo oferta została przetrzebiona. Zobaczcie, Warszawa minus 34%, spadek o, 3, o, o 1 trzecią ilości mieszkań. Które są dostępne do sprzedaży. Tu mówimy o rynku pierwotnym. Koniec 23. w porównaniu do 22. Kraków minus 45%. Wrocław 41. Trójmiasto prawie 30. Łódź znowu zwiększona podaż z racji na tą nadprodukcję. Pozostałe miasta również na minusie. Czym to wszystko poskutkowało? I tutaj znowu to jest kolejny wykres jest kwintesencją tego, co się dzieje, jak się interweniuje na rynku. Bez przemyślenia, wbrew logice, wbrew zasadom ekonomii po prostu powszechnie obowiązującym. Ale za to pod kampanię wyborczą. Miał być program, został wprowadzony, można było ogłosić efekt, natomiast dramatyczny. Program miał poprawić dostępność mieszkań i zamiast się skupić na podaży tych mieszkań, skupiono się na pobycie, popycie, czyli przyspieszonej wyprzedaży e, zapasów, a w związku z tym doprowadziło to, do czego oczywiście do wzrostu cen. Wszyscy to wiemy, ale zobaczcie, jak to są dramatyczne liczby. Warszawa plus 23% rok do roku, Kraków 24%, Wrocław 11%. Trójmiasto 27, zobaczcie, wszystkie miasta potężne wzrosty, przy czym największe tam, gdzie rzeczywiście po prostu ten popyt jest najbardziej intensywny. Czyli tutaj stała czwórka miast, które najbardziej liczą się na rynku nieruchomościowym. Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, niekoniecznie te trzy ostatnie w tej kolejności. Natomiast no, Kraków rzeczywiście... Jeśli chodzi o ilość sprzedaży, e, największe miasto y, po Warszawie, oczywiście no później mogło być tr Trójmiasto i Wrocław w tej kolejności. W związku z tym efekt jest taki, że średnia mieszkań w ofercie oczywiście wzrosła. Popatrzmy jeszcze, jak wygląda struktura tej oferty, bo pamiętajmy, że średnia to nie wszystko. Warto popatrzeć, jaka jest ilość mieszkań w poszczególnych przedziałach cenowych. I tutaj ciekawe też pokazanie, jak się zmieniała ta struktura dla poszczególnych miast. Ja skupię się na Warszawie, widzicie dane również pewnie dla Waszych miast, ale ja się skupię na Warszawie, w końcu moje miasto, tam działam. Zobaczcie, jeszcze rok temu 61% mieszkań miało cenę powyżej 12 tysięcy złotych z metra kwadratowego, na rynku pierwotnym, oczywiście tutaj mówimy, tymczasem. Tymczasem w tym momencie to jest już 86%. Widać ten wzrost we wszystkich miastach, za wyjątkiem tu powiedzmy Bydgoszczy czy Łodzi, gdzie ten wzrost jest stosunkowo mniejszy. Natomiast rzeczywiście to, co się zadziało, po prostu zabrakło tanich mieszkań, no i właśnie efekt mniejsza dostępność cenowa mieszkań, ci, którzy, który mia, dla których miało być lepiej, o których miało zadbać. Państwo swoją wspaniałą interwencją doprowadziło do tego, że trudniej takie mieszkania jest kupić, a przynajmniej po prostu są droższe, no bo nawet jeśli ten kredyt, rzeczywiście, ci młodzi ludzie na start dostali, no to po prostu kupili droższe mieszkania. I ciekawe jest w tym również to, że czasami takie dzieją się niesamowite rzeczy, jak to, że ktoś, kto teoretycznie się uważa za liberała, chociaż ja myślę, że akurat ten polityk, o którym wspominam w początku, to chyba nie ma zbytnio jakiegoś określonego profilu ideowego. Natomiast to jest ciekawe, że politycy, którzy jednoznacznie określają się jako politycy lewicowi, na przykład pan Zandberg bardzo ostro wypowiedział się o pomyśle wprowadzenia kolejnego programu stymulującego popyt, o którym zresztą mówię sporo na wywiadzie z Ronaldem Szczepankiewiczem, również na wywiadzie z Janem Diekomskim. Zapraszam do tych odcinków. Tam te, tam te zapowiedzi nowego programu rozkładamy na czynniki pierwsze. Całe, całe filmy temu dedykowane. Natomiast no generalnie co do zasady jest to pomysł na kolejny program, który ma wspomóc popyt, ma go znowu rozbuchać czy po prostu zwiększyć. No i tutaj e, ciekawa rzecz, bo pan Adrian Zandberg mówi tak, jeśli do Sejmu trafi ustawa, uwaga, o dopłatach dla banków i deweloperów, to jej nie poprzemy. Oczywiście mówi to z przekąsem, ma na myśli kolejny pomysł zwiększania popytu. Mówi jednoznacznie, osoba lewicowa, nie zrobimy tego, bo to pogorszy, pogorszy sytuację Polaków. Ciekawe. Ciekawe, że takie myśli się pojawiają, dość, dość rozsądne. Oczywiście, co będzie z tym programem, to jeszcze zobaczymy. Idąc teraz dalej w kierunku podaży i już nie znęcajmy się dalej nad politykami, co zrobili z popytem, zastanówmy się, co może wpłynąć rzeczywiście na tą podaż? No, między innymi takim jednym z elementów, o których się mówi, to, że powinno być łatwiej budować mieszkania, jeśli ten proces administracyjny, który teraz rzeczywiście jest trudny, obiektywnie rzecz biorąc, i czasochłonny, jeśli byłby uproszczony, powinno to zwiększyć dostępność mieszkań jedną z takich barier, które spotykają deweloperzy, o której często mówią. Oczywiście jest to też lobbying z ich strony, ale faktem jest, że w polskich miastach brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli takiego dokumentu, który mówi co na danym na danej działce czy w danej dzielnicy, tak naprawdę w danym obszarze. Można budować i pod jakimi warunkami. Coś, co wydawałoby się, że powinno być dość powszechne. No, niestety, w wielu miejscach tych planów brakuje. I teraz, ostatnio pojawiło się, pojawiło się ustawodawstwo zobowiązujące gminy do uchwalenia takich planów zagospodarowania przestrzennego, bo odpowiadają za to gminy. Natomiast teraz zaszła zmiana i został wydłużony czas, do którego. Gminy są zobowiązane uchwalić przynajmniej ogólny plan zagospodarowania terenu. I to jest ciekawe, bo teraz rozgorzała taka dyskusja pomiędzy deweloperami. Ja dotarłem do takiego materiału, który mówi, co deweloperzy sądzą o tym, że ten termin został wydłużony. Czy te inwestycje przyspieszą, czy spowolnią, to jest ciekawe, bo powinna być reakcja taka, no, że jeśli został wydłużony termin uchwalania planów, to powinny te inwestycje spowolnić. Natomiast ciekawe, bo tu są takie argumenty racjonalne, że niektórzy mówią, że przedłużenie tego terminu do 27 roku to dobra inicjatywa. Pierwotnie miał po to być 25 rok i warto zauważyć, że pierwotny podany termin mógł być niewystarczający do wprowadzenia dokładnej analizy urbanistycznej przez gminy. Tutaj rzeczywiście brakuje specjalistów w tej dziedzinie w urbanistyce. Ciężko byłoby gminom uchwalić te plany na czas, w związku z tym istniało podejrzenie, że mogą być uchwalane na prance, bez przemyślenia i te plany byłyby po prostu złej jakości. Więc tutaj ustawodawca twierdzi, tak tłumaczy swoją, swoją propozycję żeby wydłużyć ten czas po to, żeby były dodatkowe dwa lata na dobre opracowanie planów, czy inaczej opracowanie dobrych planów zagospodarowania przestrzennego. No i tutaj rzeczywiście są wypowiedzi, że ten dodatkowy czas pozwoli, że te analizy będą dokładniejsze, w związku z tym lepiej dobrane rzeczywiście do tego, co w danym miejscu warto budować. I tutaj jeszcze kolejna taka ciekawostka, że tutaj deweloperzy przy okazji mówią, że w tym momencie czas oczekiwania na pozwolenie na budowę to teraz 1,5 do 2 lat. A tymczasem kiedyś było to 6 do 9 miesięcy. Procedury się skomplikowały przez ostatnie kilkanaście lat, i tutaj rzeczywiście wydaje się, że rozwiązanie takie, które by to przyspieszyło, znowu nie ułatwiało budowanie wszystkiego, gdzie tylko się komuś podoba, tylko żeby to rzeczywiście miasta stawały się coraz ładniejsze, coraz lepiej przemyślane żeby odejść od tego trendu, że budujemy osiedla bez zaplecza na przykład handlowego, czy bez przedszkoli, bez miejsc na tego typu miejsca, które po prostu ludzie chcą mieć, tak? Place zabaw, kościoły, sklepy, punkty usługowe, przedszkola, szkoły, to wszystko powinno być. I tutaj rzeczywiście e, nie chodzi o to, że była pełna, wolna Amerykanka, tylko po prostu, że te plany były dobrze przemyślane i przygotowane. To są takie rzeczy, o których się teraz dużo mówi, że to jest między innymi rzecz, to jest między innymi czynnik, który spowodowałby przyspieszenie budowy. Trafiłem też na ciekawy taki wątek, e, który, artykuł, który Porusza różne aspekty tego, co się będzie działo w kolejnych latach, czym się powinni zacząć y, interesować i politycy, bo znowu jest tak, że politycy rzucają się na to, co jest nośne, tak? Dajmy kolejne mieszkania, w ogóle wy, wy, wzbudujmy je za darmo, w ogóle zróbmy czynsze, dopłaty do czynszy i tak dalej, tego typu pomysły. One są nośne oczywiście pod kątem zdobywania kolejnych wyborców, natomiast to nie są realne problemy. Realne problemy tutaj ciekawy sposób został zebrany przez portal Forsal i Portal Forsal zgromadził takie elementy, takie obszary, którymi rzeczywiście politycy. Powinni się zajmować. Są to kwestie wymagań ekologicznych, bałaganu prawnego i zarządzaniem tak zwanym zasobem publicznym. I teraz przez te trzy punkty króciutko przejdźmy. Wymagań ekologicznych. Słuchajcie, mało kto jest świadomy tego, że w tym momencie w Unii Europejskiej trwają prace. One są już do, dość zaawansowane w zakresie nowej dyrektywy budynkowej. I w wersji przyjętej przez, ostatnio przez Europarlament ta dyrektywa mówi o tym, że będzie przymusowa zeroemisyjność, bezemisyjność wszystkich nowo powstających budynków do 2030 roku i uwaga, do 2050 obowiązkowe remonty starszych domów i bloków zapewniające bezemisyjność. Czyli tutaj rzeczywiście ograniczenia wydają się być niesamowicie drakońskie i pytanie. Jak niby ma się to wszystko stać? Znaczy ktoś uchwala takie, taką regulację, jest dyrektywa, i teraz politycy już powinni w tym momencie zastanawiać się, jak my to mamy zrobić, a może nie powinniśmy tego robić, bo może ten pomysł wydaje się być tak samo szalony, jak wprowadzenie zakazu sprzedaży silników spalinowych. Może nie jesteśmy po prostu na to gotowi, że coś takiego zrobić. Ktoś wymyśla twórczo pomysły rzuca, no bo nie on będzie musiał to wdrażać, ale do 2050 według tej dyrektywy na chwilę obecną, wszystkie budynki w Polsce powinny być bezemisyjne. Nie wiem, jakby to się miało zadziać. No i politycy powinni teraz usiąść i nad tym się. A nie na tym, jak sprawić, żeby kolejni Polacy poszli do urn głosując, bo ktoś im dał darmowe pieniądze. I teraz kolejna sprawa, na którą zwrócił uwagę portal Forza.pl, to bałagan prawny. Nie będę tego świadom, powiem szczerze, mamy niepowykonywane wyroki Trybunału Konstytucyjnego w zakresie członkostwa spółdzielni. Tak? Rzeczy, które powinny się zająć, nie zostały uporządkowane w prawie. Następnie ponad 55 tysięcy eksmisji, eksmisji jest wstrzymywanych z mieszkań. Dlatego, że nie ma lokali socjalnych czy budynków zastępczych, lokali zastępczych, gdzie można by osoby eksmitowane przenieść. 55 tysięcy osób w skali kraju. Z bardzo duża liczba. To oczywiście kwestia post przewlekłych postępowań sądowych. Coś na co wszyscy narzekamy, również w temacie czyście nieruchomości. I uwaga, ciekawa rzecz, ponad 100 tysięcy lokali spółdzielczych jest w tym momencie na gruntach, które mają nieuregulowane stosunki własnościowe. W związku z tym wiele osób, wiele mieszkańców żyje w lokalach, które no, mają taki niepewny status prawny. I zobaczcie znowu to są rzeczy, które powinny zostać rozwiązane, przyspieszone, uporządkowane tak, żeby ten rynek mógł po prostu. Bardziej sprawnie funkcjonować, bez jakichś dopalaczy, bez, bez przyspieszaczy, tylko po prostu, żeby istniała infrastruktura prawna, instytucjonalna, żeby ten rynek mógł sobie spokojnie działać. No i ci, taki temat, który jest w ogóle mało, mało obecny, to jest kwestia zasobu publicznego, bo z jednej strony, na przykład, jednym z hasłem, znowu z hasłem Lewicy, o którym już tutaj trochę cytowałem i wspominałem, była w czasie kampanii wyborczej, było hasło budowy 300 tysięcy mieszkań przez 5 lat. Mieszkań na wynajem, liczba kosmiczna zupełnie, szczególnie jeśli miałoby się tym zajmować państwo, to to jest po prostu, wydaje się, być zupełnie nie do zrobienia. Już, raz, już kilka razy były takie pomysły. Natomiast co ciekawe, okazuje się, że tutaj eksperci z portalu RynekPierwotny.pl oszacowali, że w tym momencie według danych GUS-u na temat działek, które są w posiadaniu gmin, które to miałyby niby takie mieszkanie budować, możliwość wybudowania takich, takich mieszkań na wynajem jest tylko i wyłącznie wtedy kiedy korzystałyby one z, zasobu, z zasobów gruntów Skarbu Państwa. Dlatego, że tak naprawdę pod koniec 2022 roku tylko jedna trzecia, około jednej trzeciej gmin miejskich i wiejskowiejskich -wiejs czy takie, które mają jakby realne postawy, żeby tego typu budynki stawiać miała przynajmniej tam 0,3 hektara uzbrojonych i gotowych do budowy terenów. W związku z tym w związku z tym no te gminy po prostu nie mają jak tego zrobić bez udziału gruntów ze Skarbu Państwa. Już mówiąc o tym, że 700 tysięcy lokali komunalnych, które w tym momencie w Polsce są, one ze sobą ciągną niesamowite problemy dla, e, dla gmin, które nimi operują. Według danych NBP 70% bloków stanowiących własność miast wojewódzkich znajduje się w stanie gorszym niż średni. Czyli poniżej średniej. Tak? 70% bloków, w, które są we władaniu miast wojewódzkich, są w gorszym stanie niż powinny być, w gorszym niż średnia. Następnie 20% mieszkań, aż 20% mieszkań należących do miast wojewódzkich wciąż nie posiada łazienki z WC. 20% takich mieszkań, wyobrażacie to sobie. Oczywiście mówimy o mieszkaniach, które są w zasobach komunalnych. To jest niewyobrażalna statystyka, moim zdaniem, ale. Ona też jest poparta ostatnim spisem powszechnym. 60% gospodarstw domowych wynajmujących lokum od gminy, czyli takich właśnie lokali komunalnych, pod koniec 2022, czyli 2 trzecie prawie, zalegało czynszem. 2 trzecie osób mieszkających w lokalach komunalnych zalegało czynszem. W związku z tym widać, że te rozwiązania po prostu są niewydolne. No i teraz to jest jedna z takich element jeden z takich elementów, którym powinno się zająć państwo, jeśli już chce coś poprawiać, no to może i rzeczywiście zadbać o tych najsłabszych, Uczestników rynku nieruchomości, no to może coś trzeba zrobić z tym budownictwem społecznym, a niekoniecznie rzeczywiście podwyższać ceny mieszkań stymulowaniem popytu. Jest osoba, która zajmuje się też zawodowo rynkiem nieruchomości, pan Adam Czerniak, który jest głównym ekonomistą polityki Insight i też zwrócił uwagę na jedną tutaj rzecz, na jeden aspekt tego właśnie tych mieszkań komunalnych czy zasobów publicznych inaczej, że bardzo dużo się kolejki w oczekiwaniu na te mieszkania. W tym momencie w skali kraju brakuje 120. 20 tysięcy lokali. Jest tylu chętnych czy osób zmuszonych do tego, żeby ich chciałyby mieszkać w lokalach komunalnych, czy w takim właśnie budownictwie społecznym to jest 120 tysięcy w skali kraju. W największych miastach czeka się kilka lat na tego typu lokal. I co niestety sprawia, że jak to, jak to pan Adam Czerniak określił, rynek, ten segment znajduje się w stanie agonalnym, to to, że maleje ilość dostępnych lokali w zasobach komunalnych, bo gminy po prostu nie mają pieniędzy na remontowanie takich lokali, i w związku z tym, co jakiś czas muszą wyprzedawać e, lokale, które się nie nadają do dalszego użytkowania. Oni nie, gminy nie mają środków na to, żeby wyremontować, w związku z tym pozbywają się tych lokali ze swoich zasobów. Co dalej sprawia, że dostępność tych mieszkań jeszcze bardziej. Dobrze, więc powiedzieliśmy sobie o kwestiach ekologicznych, o bałaganie prawnym i o wielkich wyzwaniach tej części społecznej mieszka budownictwa mieszkaniowego. Ale zastanówmy się, dobrze, to w takim razie, co za tym powinni politycy robić? Czy znaczy, jak to powinno wyglądać, tak jakiś, jakiś program pozytywny spróbujmy stworzyć? Więc jaką rolę powinien odgryć ten element rynkowy, czysto wolnorynkowy, a ten element bardziej państwowy, związany z interwencjami? No, tutaj pewnie nie będę zbytnio oryginalny, jak powiem, że jakaś synergia między tymi dwoma obszarami musi być. Natomiast. Ewidentnie warto się skupić bardziej na efektywności samego wolnego rynku i tego, co rynek potrafi zapewnić. Jest on po prostu bardziej wydajny w zapewnianiu potrzeb y, mieszkaniowych, co widać by chociażby po tym, że ten rynek y, budownictwa segment budownictwa społecznego, czyli właśnie lokale komunalne, widać w jakim są dramatycznym stanie, bo zajmują się tym gminy, województwa i po prostu podmioty, które nie znają się na tym. Nie znają się na tym i źle to robią na zwyczajnie świecie. W związku z tym wydaje się, że politycy powinni przestać zajmować się tym, tą częścią rynku, który radzi sobie bez nich dobrze i się nie powinni w tamten obszar wtrącać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że coś trzeba zrobić z brakiem mieszkań, bo to jest ewidentne, że mieszkań brakuje. No i tutaj jakaś mądra forma współpracy funduszy prywatnych, dużych funduszy, Banków, tak, rynku po prostu prywatnego i deweloperów powinna zostać tak zorganizowana, też między innymi zapewniając przejrzyste otoczenie prawne. I programy, które mają wspierać tego typu, typu synergię i zapewnienie większej podaży mieszkań, no, powinny być wieloletnie i ramowe, także nie akcyjne, pod publikę, pod kampanię wyborczą, po to, żeby wygrać wybory, a przynajmniej spróbować wygrać wybory, tylko po to, żeby nie interweniować, a mieć mądre rozwiązania, które funkcjonują przez wiele, wiele lat. Między nimi wydaje, że jakiś pro, program zachęt do gmin, żeby te plany zagospodarowania przestrzennego uchwaliły wcześniej niż później, w lepszej jakości niż w gorszej, coś co w jakiś sposób żeby premiowało gminy, które spełniły te kryteria też jakościowe w zakresie tych planów zagospodarowania przestrzennego. No myślę, że to by mocno poprawiło dostępność mieszkań. Wydaje mi się, że w tym wszystkim trochę też brakuje analityki. Mamy dużo takich ogólników. Ja mam wrażenie, że mało się mówi o konkretnych danych, w ogóle jest mało danych dostępnych na rynku, to wiecie, że ja się nimi posługuję i wcale nie jest łatwo dostać, dotrzeć do, do pewnych szczegółowych danych. Ja mam tu wrażenie, że nadal robiąc większe repozytoria dostępnych ogólnie danych, analitycznych. Te podmioty, które rynku się poruszają, mogłyby lepiej funkcjonować, lepiej zastosować się do tego, żeby ten, te braki mieszkaniowe wypełnić. Oczywiście to się poprawia, tak? Powstają nowe portale, nowe newslettery czy hurtownie danych, natomiast to jest cały czas, moim zdaniem, jakby bardzo mało. Natomiast myślę, że na koniec warto podać pewien taki przykład ku przestrodze. I tym przykładem ku przestrodze są nasi sąsiedzi, a mianowicie Niemcy. Republika Federalna Niemiec. Przez niektórych nazywana jest krajem najemców. Tak jak już Wam pokazałem w statystyce, połowa Niemców mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. I niektórzy uważają, że to dobrze. Natomiast tu rzeczywiście jest duże pytanie, dlaczego do tego doszło? Co spowodowało, że połowa Niemców nie ma własnego mieszkania? I tutaj dużą rolę odegrała historia. Zaraz po wojnie w Niemczech brakowało 5,5 miliona mieszkań. 21 milionów ludzi w Niemczech potrzebowało zamieszkać w nowym, nowym mieszkaniu. Oczywiście było to spowodowane tym, że przez wojnę, którą Niemcy rozpętały, zostały potem Niemcy zniszczone i brakowało im jedno, znaczy zniszczone było 1,4 zasobów mieszkaniowych. To jest olbrzymia ilość. Co czwarty dom został zniszczony. I tutaj ciekawy przykład z kanclerza Niemiec Konrada Adenauera, który był takim ojcem odbudowy gospodarczej Niemiec. On powiedział coś takiego: Budowa mieszkań jest najważniejszym wymogiem, aby doprowadzić naród niemiecki do politycznego, Gospodarczego, etycznego i kulturowego ożywienia. Ciekawe, że ten rynek mieszkaniowy on tak szeroko rozumiał, że to nie jest tylko kwestia zapewnienia lokum, tylko że ma to wpływ na kulturę, ma to wpływ na, nawet na jakieś etyczne ożywienie. No i efekt był taki, że w latach 50., -tych, 60., czy w latach tego cudu gospodarczego niemieckiego, budowano przede wszystkim tanie mieszkania na wynajem. Bo taka była potrzeba. To doprowadziło do tego, że w tym momencie ten rynek jest po prostu zapełniony najmem. Natomiast nie jest to jedyny aspekt, bo okazuje się że na przykład w tym momencie, to też ciekawa rzecz, którą znalazłem, podatek od nabycia nieruchomości w niektórych landach Niemiec, Niemiec, co oczywiście, jest tak, że te landy są dość zróżnicowane, też pod względem różnych podatków lokalnych, ale zdarza się, że wynosi 6,5% od wartości nieruchomości. Podatek od zakupu. Wyobrażacie sobie, kupujecie mieszkanie i musicie zapłacić za to 6,5% podatku. A my mówimy, że u nas to są wysokie podatki. Ma oczywiście ten rynek swoje plusy, tak? No bo między innymi przez taki rozwinięty rynek najmu jest też duża, ta oferta jest bardzo zróżnicowana od wynajęcia domu przez małe kawalerki po luksusowe apartamenty. Kto próbował na przykład w Polsce wynająć dom, wie jak ten rynek w Polsce jest płytki. No, jest naprawdę bardzo niewiele domów. Dostępnych do wynajmu, w przeciwieństwie do mieszkań, których jest dużo, akurat domów brakuje. Znowu jest dużo małych mieszkań, stosunkowo niewiele dużych. W związku z tym to jest akurat jakiś plus, że ten rynek bardziej rozwinięty w, w, stworzył w ramach swojej, jakby swoich zasobów szerszą gamę, bardziej zróżnicowaną. Niemniej jednak, jeszcze raz ku ta końcowa grafika, efekt dużego, dużej roli państwa, interwencjonizmu, próby rozwiązania kwestii mieszkaniowych, zamiast zostawienia ich wolnemu rynkowi, tylko poprzez interwencje, poprzez intensywne działania pa państwa, prowadzi do tego przez twórcze rozwijanie haseł typu mieszkanie prawem, a nie towarem, jak widzieliście na przykładach, prowadzi do tego, że ostatecznie osoby mieszkające w tych krajach kończą głównie jako najemcy, a właścicielami mieszkań są duże podmioty. I teraz do tego, czy jest to plusem, czy minusem, zapraszam do pozostałych moich filmów. Zrobiłem też jeden film o, rynku, o raporcie najem 2030. Tam też szczegółowo omawiamy kwestie właśnie, czy, czy mieszkania będą wynajmowane, czy będą dalej kupowane przez Polaków. Polacy na chwilę obecną są, są wielkimi fanami własności prywatnej. Ja to mocno wspieram. Sam inwestuję w mieszkanie na wynajem dla studentów, bo studenci nigdy tymi właścicielami nie będą, ale uważam, że Polacy... Po to, żeby budować, akumulować majątek, powinni kupować mieszkania nie tylko po to, żeby w nich mieszkać, tylko też inwestycyjnie i w ten sposób budować wielopokoleniowe transfery majątków, w czym pomagam. Jeśli jesteś zainteresowany tego typu inwestycją, to zapraszam na dobrego To jest moja strona, gdzie znajdziesz sporo informacji. Też zapraszam do zapisania się na newsletter, żeby informacje o tego typu filmach do Ciebie trafiały, tego typu analizach, które wykonuję. A tymczasem, na koniec, jak wiesz, życzę Ci, jak zawsze, dobrego najmu.